Siemanko, troszkę się zdyszałem. Jesteśmy teraz na łowisku nowym, otwartym niedaleko mnie. To jest łowisko Wiślica. Łowisko między Simoradzem a Ochabami. Ładny parking. Są podesty. Jest fajne, bo jest wąskie i długie, więc idealna sprawa, jeśli chodzi o organizowanie imprez, takich jak zawody i inne. A póki co kierujemy się na stanowisko i zobaczymy, czy coś uda się złowić. Tutaj ten staw jest w miarę nowy, dlatego te ryby jeszcze nie są pokute. Będziemy sobie łowić dzisiaj bardzo blisko brzegu, strzelać pelecikiem i odławiać pojedyncze sztuki. Zaczniemy sobie od metod miksu i zaczniemy sobie od jakiejś krzykliwej przynęty. Skoro ryby nie są jeszcze pokute, w takim razie Taktik Mango czterokolorowy Wafters nam wędruje na włos. Zamontuję sobie podajniczek 20-gramowy. Tak. No i co? Nie pozostaje nic innego, jak tylko łowić. Zaczniemy sobie od czystego peletu. 3-metrowa wędka nawet by tu była lepsza. Dobra. I szybki rzut. Czy uda się coś złowić już w pierwszym rzucie? Myślę, że tak. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać. Najwyżej sobie zmienimy na żółty dumbbells, czy coś, co będzie przypominać kukurydzę. No tutaj chyba ludzie łowią na robaki ogólnie, my robaków nie mamy. Damy sobie połowę żółtego w Waftersa. No, mam tutaj połóweczkę akurat. I zanętę. Jeśli ryby nie są nauczone na pelet, no to trzeba im dać zanętę. A jak nie, to pozostaje nam pod tamtymi drzewkami opcja. Na pewno tam też będzie jakieś ciekawe miejsce, żeby zarzucić. Miałem pierwsze wskazanie, więc nie jest źle. Źle by było, jakbym nie miał żadnego. O, spinka, ale coś małego. Jest pierwszy karpik chyba. Tarasek. Ale zabrał jak rasowy karp. Strasznie głęboko zapięty. Jak na metodę, to bardzo głęboko. Jak na metodę, to... Chociaż nie.
po prostu się w kącik zapiął. O, taka rybka. Pierwszy karasek. Malutki, ale... Czyli wychodzi na to, że te rybki chcą peletu z metodmiksem. Więc tak im będziemy też podawać. Pelet z metodmiksem. I łowienie bliziutko. Z tej linii. O, piękny odjaździk. Widać, że te ryby nie pokute, bo to branie było mega. A to znowu będzie karaś pewnie. Znowu malutki karaś. O, spiął się. No znowu taki maluszek, ale te odjazdy to jak rasowe karpie normalnie. To im trzeba zostawić, że są waleczne. No za parę lat na pewno będą fajnie, fajną robotę tu robiły. Karaś to jest fajna sportowa rybka. No, piękne branie było. Tylko po takie ogromne ryby to by się mi przydał sporo mniejszy podbierak. No ale nie nastawiałem się, że dzisiaj tutaj pojadę. Przestawiłem kamerę i tutaj piękne branie raczej małej ryby. Raczej znowu karaś. Mega waleczne są te karasie. Dobra, testuję sobie dzisiaj różne przynęty, więc teraz damy Match Pro ananasa. Tak, jak widzicie, zmieniliśmy miejsce. Mam pewną hipotezę. Znaczy, mam ich kilka. I to nie tylko taką, że jestem dupa nie wędkarz. Mam taką hipotezę, że ryba będzie się może bliżej trzymać. Znaczy, że więcej tej ryby będzie przy pidle. Pidła mamy tam na końcu stawu po lewej stronie. I zasilającą wodę i odpływ tak samo. Więc na pewno tam będzie najgłębiej. Tam może być tej ryby najwięcej. No i co jeszcze? To jest pierwsza moja hipoteza. Nie chciałem siadać tak chamsko na samym końcu. Chcę zobaczyć, co się będzie działo ciut, dalej. Ale mam też inną hipotezę. Ponieważ ja łowię na metod feeder bez jakichś takich tradycyjnych przynęt dzisiaj, tylko powiedzmy sobie szczerze, nowocześnie. Tam chłopaki byli karpiarze, już się zwijają chyba nawet. W każdym razie oni też, no jak karpiowali, no to pewnie jakieś kuleczki tam wywozili se tu łódką. Fajnie, fajnie. Złowili jednego karasia. A z drugiej strony łowią państwo z dziećmi. I oni tam mieli jakieś, nie wiem, dwa karpie, karasie, coś tam jeszcze, ale oni mają robaki i te ryby tutaj mogą nie znać peletu jeszcze. I to jest moja hipoteza druga najważniejsza, oprócz tego, że... Już mam jakieś branie. Ale to jest właśnie druga najważniejsza hipoteza, oprócz tego, że ryba będzie bliżej pidła, dlatego się tutaj przeniosłem, żeby to sprawdzić, ale
jakby no mam tutaj kukurydzę, ale kilówkę, a nie wiem kiedy znowu będę na rybach, więc nie opłaca mi się już jej otwierać. Więc będę dalej strzelał peletem z procy i będę łowił sobie na metodę. Już rozrobiłem Offish Suita z Carpem Competition, czyli moja ostatnio ulubiona kompozycja na komercję. Jasno, słodko i smużąco. Szybko wabi ryby i daje naprawdę bardzo fajne efekty. I dlatego przedtem było śmierdząco ciemno, teraz jest jasno, słodko. Dopalam sobie to water pelletem truskawką i łowię, no różnie. Akurat mam teraz Match Pro Duo krewetkę. Wydaje mi się, że bardzo fajna przynęta. I teraz po jakiejś chwili, nie wiem, po godzinie będzie można powiedzieć, czy jednak zmiana miejsca zrobiła robotę, bo będę łowił tak samo, będę łowił stosunkowo blisko. Oczywiście nie mam tutaj konkurencji jako tako. Więc myślę, że powinno być ok, bo tam jednak blisko mnie rzucali w każdą możliwą stronę. Tu jestem poza ich zasięgiem, wydaje mi się. No i tam raczej się trzymałem blisko brzegu, no bo wiadomo, przyjechałem później, więc no ewentualnie wezmę sobie mocniejszą procę, bo przy tym wietrze jest taki wiaterek lekki, mocniejsze gumy mogą zrobić robotę. Muszę je sobie skrócić, bo to mam. No jest, może mniej celnie, ale za to dalej. Pierwsza rybka z tego miejsca tutaj. Raczej nic wielkiego, o ile nie zejdzie. No i znowu karasek. Rzuciłem pod sam brzeg, już jakieś wskazania były. Próbowałem tu ze środka. Linia, można powiedzieć, nie całkiem krótka, ale linia średnia, którą sobie cały czas nęcę peletem. No i niestety nie dawało to rezultatu. Ale będę ją dalej sobie nęcił procą. No a tam z kolei pod brzegiem od czasu do czasu było widać jakieś spławy. Dlatego zdecydowałem się, że na pewno może być warto tam zarzucić wędkę. Niestety nie udało mi się dorzucić całkiem, no, ale tak, jest taki wiaterek, na tą 30 zmienić będzie dobrze. Dobrze, przynęta jest ok, że ładujemy. 30 przerzuciłem staw. Także grubo. Rzut pod brzeg, podejście któreś tam. Jest. Aż mi się to podobało. Jakaś rybka z pod brzegu w końcu wzięła. Ciekawe, czy to będzie znowu karaś, czy mały karpik. Branie było bardzo spektakularne. A i znowu karaś to jest. Znowu karaś. Widać, że tam jest troszkę zieleniny przy tym brzegu. Bo się... A, pewnie trawa jak jest koszona, to wpada tam właśnie przy brzegu i... No i te ryby możliwe, że w tym ryją po prostu.
Szpinka. Ja se pójdę tam pod brzegiem wysypać makropelet, bo go i tak nie zużyję. Mam nadzieję, że mi wędki w tym czasie nie wciągnie. A jak wciągnie, to będziecie widzieć. Człowiek nie patrzy. Nie wiem, czy się nagrał hol teraz. Piękny karpik. Tutaj z łowiska wiślica. Cudowna rybka. Dobra. Tu troszkę dowilżone, tu troszkę dowilżone. Dobra, taktik mango na włosie. Przynęta, która dała mi poprzednio fajnego karpia w końcu. No i tutaj mamy Oufisha Greena z marinem i peletem marina. I rzucamy sobie pod przeciwległy brzeg do klipsika elegancko. Kolejne branie, ale raczej karasiowe znowu. Tak nie umie tego porwać, ale widać, że na mango tych brań jest naprawdę dużo. No raczej to nic wielkiego nie jest. Chociaż to może być karp, bo on jakby ruszył wzdłuż brzegu. Tak, to będzie karp. W końcu drugi karpik. To było piękne. Ale bije do brzegu.
To teraz mamy taką czy trójeczkę. Mata jest już mokra. Na mango. Taki piękny karpiszon. No cóż. Znowu mi spadł, więc następny taktik mango. Na bagnecik. I do podajnika śmierdziela. Pelet z miksem, z zanętą. O, to będzie karp. I to jest karp. To jest na bank karp. A, by mógł, to by na brzeg wskoczył. O, czy zszedł? Nie. Płynie w stronę brzegu. Cudowna sprawa. No, no i się wkurzył. Cudownie się ta wędka wygina. Gdzie on jest? Chciałby płynąć w brzeg. W słoneczny brzeg. To drugi taki sam sort jak tamten. Walczyk. To była dobra decyzja, żeby zmienić miejsce. Dzisiaj już widzę, pozbierali w czasowicze. Kurde. Jeszcze nie. No i mamy drugiego takiego karpiszona jak ten pierwszy, taki sam sort. Mata już jest mokra. Aj, nie wyszalał się. Jest. Piękny karpiszon. Cudowny. Piękny pan karp. To była krótka walka. O, jeszcze przynętę złowiłem. Co tu dużo mówić, bateria mi się rozładowała akurat w aparacie. Nie nagrałem zakończenia. Tak czy inaczej, łowisko z potencjałem. Mam mega ochotę sprawdzić, co tam jeszcze pływa. Fajnie, bo udało się złowić parę karpi i też sporo tego karasia drobnego, którego już potem wam nie pokazywałem, oszczędziłem wam tego. Brał w spektakularny sposób, no ale nie było to
zbyt ciekawe holowanie tych ryb. Karpiki jak najbardziej zdrowe rybki, silne, w dobrej kondycji. Na pewno potrzeba jeszcze czasu, żeby te ryby się nauczyły tego plusku peletu, żeby wiedziały, że jak się strzela peletem, że one tam mają płynąć. No ale to wszystko z czasem przyjdzie. Wydaje mi się, że nie najgorzej te ryby reagowały na metod feeder, jak na to, że są one tam karmione zbożem i nie znają tych peletów aż tak. Możliwe, że te gdzieś tam są z hodowli i jeszcze pamiętają te specyfiki. Tak czy inaczej, ja jestem zadowolony. Mam nadzieję, że gospodarze nie będą na siłę zmieniać tego łowiska na potrzeby karpiarzy, że zostanie ono takie fajne do rozrywki, do fidera, do zabawy. No i myślę, że fajne miejsce do odwiedzenia. A jak będzie w przyszłości czas, pokażę, na pewno jeszcze nie raz odwiedzę.